Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wszyscy, którzy są zafascynowani organizacją Black Lives Matter, czyli Czarne Życie Znaczy, no to muszą czekać, czy oglądają, już widzą plądrowanie, rabowanie, szaber, także walczą, ale kradną na potęgę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to nowym powodem na szabrowanie, na plądrowanie, na kradzież, na spalanie, no to jest znowu śmierć młodego 20-letniego czarnego chłopaka, mężczyzny. No i znowu jest, kto jest winien? No biali są winni. Co się stało? Nygus nie miał przeglądu bezpieczeństwa, nie miał tej nakletki w samochodzie, no bo co roku trzeba mieć ten przegląd. Trzeba mieć ubezpieczenie opłacone. Do tego w jego stanie, no to on sobie zawiesił taki tego śmierdzielucha, czy pachniucha na lusterko. No to jest w zasadzie przekroczenie drogowe, no bo to ogranicza widoczność tam. No i są, nie we wszystkich stanach to jest, ale u niego to było. No i policja podjechała, przeleciała, przeskenowała tablicę rejestracyjną, wzięła prawo jazdy. Okazało się, że on ma nakaz sądowy, no to łebek zamiast po prostu dać się spisać, dostać mandat, zaczął uciekać, no to biała policjantka, kobieta, no nie za bardzo otyła, ona 20 lat już pracuje w policji, no ale wszyscy rezygnują z policji, także wzięli ją gdzieś tam z biura, zza biurka, przerzucała papiery, no i w zasadzie jak on uciekał, no to wyjęła paralizator, no i krzyczała: paralizator, sparaliżuje cię, sparaliżuje, bum! No i okazało się, że strzeliła kulą, no i zastrzeliła go. Była przekonana, że ma paralizator, a wzięła pistoletem, także chyba za bardzo nie strzelała. No ale fakt jest faktem, że jednak to nie był aniołek, niewinny człowiek, zrobił parę rzeczy. No nie należało mu się, żeby był zabity. Oczywiście, że był niezabity, no ale każdy normalny jest uczony przez normalnych rodziców, opiekunów, znajomych, wujków i tak dalej, którzy mówią: jedziesz, jak policja podjeżdża, no to raczej nie podskakuj, raczej nie uciekaj, raczej się uspokój, raczej współpracuj niż gryź i tak dalej, i tak dalej. Wydawałoby się, że wśród czarnych jest mówione to samo. No on wygląda na to, że chciał startować w olimpiadzie i myślał, że ucieknie. Nie ucieknął zygzakiem. No ona widać potrafiła strzelać, nie wiedziała, z czego strzela. No i teraz wszyscy oskarżają go o to, o ją, że po prostu zabiła go z premedytacją. No jest teraz ta rozprawa George'a Floyda, następny czarny bandzior, który w zasadzie siedział w więzieniu, przykładał rewolwer kobiecie ciężarnej, Hindusom w delikatesach dał 20 fałszywych dolarów. No wszystkie te Mike Brown w Ferguson też poszedł, obrabował delikatesy Hindusom, zabrał cygara, później biegł z nożem na policjanta. To są wszyscy ci, wszystkie te ofiary. No i te czarne życie znaczy właśnie broni takich ludzi. No to społeczeństwo powinno się zastanowić, że jednak no nie ma co bronić bandziorów. No ta policja nie przychodzi i nie wyrywa młodego studenta z klasy i go nie bije, jak powiedzmy w Afryce Południowej czy w jakichś innych krajach afrykańskich, tylko po prostu jest akcja i reakcja, no i policja jest po to, żeby trzymała prawa i porządku. No ale to jest ten dół, te szabrowanie, plądrowanie, to jest cały ten dół i wymówki dla tych marksistowskich bojówek. Oni po prostu chcą steroryzować Amerykę. No i to terroryzują. Telewizje się poddają, kompanie się poddają właśnie w tym plądrowaniu. Firma, która sprzedaje buty, dała 200 tysięcy dolarów na te wszystkie wszelakie
kwestie dotyczące czarnych. No i splądrowali im dwa sklepy w zeszłym tygodniu, ale zawsze plądrują. No i całe te korporacje się nie przejmują. No ale co jest najważniejsze? Najważniejsze to jest Patrice Cullors. Patrice Cullors, ona ma 34 lata. Ona jest w zasadzie, deklaruje się jako marksistka. Jest lesbijką, ma swoją żonę, ma swoje dziecko. No to dziecko nie wiem, czy to ona urodziła, czy to jej żona urodziła. Nie wiadomo, kto dał spermę. Przypuszczalnie jakiś homoseksualny też czarny, no albo może i biały, no bo okazuje się, że przez ostatnie 2-3 lata ona wykupiła parę domów, cztery domy w samej Ameryce za 3,5 miliona dolarów w samych Stanach Zjednoczonych. Do tego kupiła jeszcze na Bahamas. Jeden ciekawy dom, no to kupiła za 1,5 miliona w Topanga Canyon, to jest niedaleko Los Angeles. 1,5 miliona dała za dom, w którym w zasadzie mieszka trzech czarnych na 1000, także w zasadzie nie ma tam czarnych, no i ona kupiła. Ona ogólnie rzecz biorąc jest artystką, napisała książkę, jest zapraszana na najróżniejsze programy telewizyjne, filmy ma robić i tak dalej, i tak dalej. Black Lives Matter, czyli Czarne Życie Znaczy, dostało 90 milionów dolarów z tych datków. 90 milionów dolarów. No i teraz ludzie się pytają, o co to chodzi? Kto jej płaci? Skąd ona ma tą forsę? No i czy w ogóle ona dała jakąkolwiek forsę, jeżeli ona zarabia jako artystka, autorka książki, producent filmów i tak dalej, i tak dalej. Kogo najbardziej zdenerwowało? Najbardziej zdenerwowało to Hawk Newsom. To on jest przywódcą Czarne Życie Znaczy w Nowym Jorku. Także to jest podobna nazwa, ale to jedno nie ma nic wspólnego z drugim, bo jednak Czarne Życie Znaczy jest network globalny, no to właśnie tam jest ta Patrice Cullors, no i pozakładały się inne organizacje. No i ten Hawk Newsom mówi, że coś jest nie tak. Jeżeli ona się nazywa sama siebie marksistką, jeżeli sama siebie nazywa komunistką, no to ludzie zaczynają kwestionować to, co ona robi poprzez te kupowanie tych domów, szczególnie w tych białych dzielnicach, bo powiedział, że w zasadzie jeżeli ona wybiera takie dzielnice białych, no to tam będzie mogła narzekać na białych sąsiadów, na białych policjantów, no ale nie będzie żyła z tymi ludźmi, z którymi niby się utożsamia. Ten Newsom, czarne Życie Znaczy Nowego Jorku, no to on reprezentuje właśnie tą grupę, no to występuje w programach telewizyjnych, ma wywiady i tak dalej. No i krytykuje Patrice Cullors. Ona właśnie założyła razem z Alicia Garza i Opal Tometi. Założyli tą organizację. Ona jest główną dyrektorką całej tego globalnego networku Czarne Życie Znaczy. Organizacja wydała takie oświadczenie, napisała, że ona pracuje jako ochotniczka, nie dostaje żadnej pensji, nie dostaje żadnych benefitów zdrowotnych i tak dalej. Napisali, że dostała ogólnie tylko 120 tysięcy od początku, kiedy założyła to w 2013 roku. No i dostała te 120 tysięcy za to, że była przedstawicielką, reprezentowała, no i że się angażuje w najróżniejsze takie edukacyjne spotkania i tak dalej, i tak dalej.
No i organizacja wydała oświadczenie, że nic, żadnej forsy nie dostała po 2019 roku. No, Patrice Cullors, ona spotyka się właśnie z Hollywoodem, występowała w na spotkaniach tego magazynu Vogue dla nastolatków, występowała w studio Goya. No, ogólnie jest bardzo aktywna i ogólnie wygląda na to, że ma forsę. Te globalny network Black Lives Matter również w oświadczeniu powiedział, że to jest organizacja dobroczynna, że to jest organizacja niedochodowa, czyli 501c3, no i nie może kupować za pieniądze organizacji nikomu żadnych domów, żadnych nieruchomości, żadnym pracownikom ani ochotnikom, że to są insynuacje. No i napisali również, że Patrice pracowała dla czarnych przez wiele, wiele lat, no i że ona walczy za te wyzwolenie czarnych, no i walczy przeciwko uciskowi czarnych przez białych z tych względów rasowych. No tak, także, że to tak wyjaśniają. Do tego, co dołożyli, no dołożyli jeszcze, że to są plotki rozsiewane przez prawicowe siły po to, żeby zredukować poparcie czarnych dla czarnych i żeby zredukować poparcie białych dla czarnych, że ten wpływ może spowodować to, że ludzie przestaną poważnie ich traktować. No i dodali, że Patrice, ona strasznie się boi, że ona się strasznie boi, jej dziecko się boi, jej żona się boi, no i że to jest tradycja białego terroru, że to, że ktoś mówi, że ona wydała 3,5 miliona, no to taka jest interpretacja, tak? Ktoś się pyta, skąd ma forsę, dlaczego nie mieszka wśród czarnych, jeżeli jest marksistką, no i takie są wyjaśniania. No i tłumaczą później, że wszyscy ci aktywiści czarni, no to oni boją się tej złośliwej i perfidnych ataków, że ten strach ma ich uciszyć, że będą mieli traumę, że to są tortury, tych uczuć osobistych za to, że ludzie są wystawieni na ataki za to, że walczą przeciwko niesprawiedliwemu systemowi. Także dopowiedzieli, że to jest taktyka terroru i znowu, że cały ten ruch nie będzie uciszony. No ale żona Patrice, Janaya Khan, kupili razem również drugą posesję, to jest 4 hektary w Georgii, w Conyers. Posesja jest na tyle duża, że ma nawet hangar samolotowy, no i ma również pas startowy. Zapłacili 450 tysięcy dolarów. Kupili to po tym, jak opublikowano książkę, kiedy oni nazywają ciebie terrorystą. No i to a podtytuł, no to jest Czarne życie znaczy, pamiętnik czarnego życia znaczy. No, 400 tysięcy kupić dom za książki, no to ktoś, to ile tych książek trzeba było sprzedać, tak? Kilkadziesiąt tysięcy, żeby to się komuś opłaciło. No ale to tak są opłacani. Ci aktywiści są po prostu opłacani książkami. Syn Bidena również dostał kontrakt na kilkaset tysięcy na napisanie książki. Do tego dostał już zadatek na malowane obrazy. Także komuniści wiedzą, jak zapłacić. Komuniści, tak jak Wałęsa wygrywał zawsze w Totolotka, no to w Ameryce zawsze wydają książki. Clintonowie, nie Clintonowie, wszystkie te komunistyczne świnie, które po prostu sprzedają Amerykę Chińczykom, no to wszyscy w Totolotka nie wygrywają, ale publikują książki. Cullors, ta marksistka, również kupiła za ponad 500 000 dolarów w Inglewood w Kalifornii trzy sypialnie, dom z trzema sypialniami.
a później kupiła znowu za 600 tysięcy następny dom z 4 sypialniami na południu, w południowym Los Angeles. Tak, także kupuje na lewo i prawo, między innymi właśnie przez to, że Warner Brothers, czyli bracia Warner, cały ten telewizyjna grupa, pozwoliła jej, czy zaproponowała, że ona będzie miała taki program czarne głosy, które były historycznie na marginesie. Także to jest następna jakaś dawka forsy, żeby po prostu wprowadzać ten marksizm kulturowy. No i jest to robione przez Warner Brothers, to jest też makabra. Całe te raporty, no to spowodowało jedno wielkie wrzenie. No i ci, co popierają Black Lives Matter, czarne życie znaczy, i ci, co są przeciwni, no to wszyscy się w sumie zgodzili, że to jednak nie wypada marksiście, socjalistce i marksiście żyć w ten sposób, jeżeli ona krzyczy i walczy o sprawiedliwość społeczną. No ale tak to jest z komunistycznymi świniami. Oni zawsze idą, żeby dopaść do koryta. No i ona dopadła do koryta. No i wypina się na tych swoich, o których walczyła. Normalni ludzie, bardzo często czarni, no mówią, że ona miała opcję, gdzie mogła żyć, tak? Ona mogła żyć, ale wybrała najbardziej białe miasto w całej Kalifornii. Ona zorganizowała całe te czarne życie, znaczy z Garzo i Tomety w 2013 roku. Te 90 milionów, które zebrali, no to po prostu wszyscy się wściekają, szczególnie właśnie, że ten George Floyd, Ahmaud Arbery, czy Brenona Taylor, czy Michael Brown. Michael Brown Ferguson w Missouri w 2014 roku został właśnie zastrzelony za te delikatesy, za te cygara. No to jego ojciec właśnie przyszedł i mówi, że chce 20 milionów dolarów z tego czarnego życia na jego fundację. No i powiedział, że w zasadzie jego fundacja, jego rodzina została wykolegowana, a jego syn, śmierć jego syna była użyta jako stworzenie całej tej organizacji. No i on się pytał, dlaczego jest cały ten ruch, a my nic nie dostaliśmy. No także każdy chce upiec sobie pieczeń na tym wszystkim. Jak nie chodzi o pieniądze, to zawsze chodzi o pieniądze. No i tak, takie są sytuacje. Palenie, plądrowanie, kradzenie, życie jak marksistów, jak księżniczki, no ale taka kobieta, tak, lesbijka, ma żonę, ma dziecko ze spermy darowanej, udaje, że się martwi o proletariat, zamieszkuje wśród najbogatszych ludzi w Ameryce. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom, dziękuję wszystkim republikanom, że głosujecie na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No wiecie, co macie robić. Po prostu bądźcie sobą, bądźcie normalni, głosujcie na normalnych. Dużo więcej nie ma co robić. Trzeba jednak się opierać tym wszystkim komunistom, pokazywać, co się dzieje. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Założycielka, kim ona jest, Black Lives Matter. No jest marksistką, jest lesbijką, ma żonę, ma koryto, ma 4 domy w Ameryce, 1 na Bahamas. Także oszukuje, tak jak Biden. Wszyscy was oszukują, wydajecie się oszukiwać, tłumaczą, że oni zrobią raj na ziemi. No niestety raju na ziemi nie zrobią, tylko okradają. Okradają, tak jak wszystkie komunistyczne świnie i farma zwierząt.
Wszyscy są równi, ale świnie komunistyczne są najrówniejsze. Zdrowia dla normalnych.